cholera, to jurorowanie ma swoje ciemne strony. Tym razem ciemna strona polega na tym, że można z tych 30 zespołów, które wybraliście ze wszystkich, które się zgłosiły do Jarocińskich Rytmów Młodych, każdy z naszej trójki jurorskiej, Darek, Tomek i ja, każdy z nas mógł wskazać po jednym wykonawcy, po jednym artyście, którego chcielibyśmy zaprosić do występu na żywo i do takiego sprawdzenia się na żywo, zweryfikowania tak naprawdę tego, co nam podesłaliście i tego, na czym, na podstawie czego podejmowaliśmy swoje decyzje. Wybór Darka już znacie. Nie wolno mi go komentować, nie chcę. Chciałbym się jeszcze z Wami tylko podzielić taką refleksją, że no właśnie ta ciemna strona to jest to, że możemy jednego wykonawcę wybrać, bo ja bym chętnie zaprosił i Definition, i Heime, i Beniamina, i Pawła Izdebskiego, i Ganczarską, która mnie strasznie zaintrygowała. Powinien się w finale znaleźć Karnal doświadczony i Brooklyn znacznie mniejszy, a też no już potężny zespół. W tej trzydziestce nie znalazł się jeden z moich faworytów, czyli Katia. Bardzo żałuję, zwróćcie na nią uwagę. W związku z tym, jeżeli mogę tylko jednego wykonawcę zaprosić, to chciałbym, aby w Spichlerze Polskiego Rocka 26 września zaprezentował się zespół, który będzie miał blisko. Zespół Senders. Dlatego, że mam wrażenie, że to, co od nich usłyszałem, to jeszcze nie jest wszystko, na co ich stać, pomimo bardzo młodego wieku. Szalenie podoba mi się i ekspresja, i taka stonowana, i sposób patrzenia na świat, i sposób pisania tekstów przez tę młodziutką dziewczynę, która stoi przy mikrofonie. Wydaje mi się, że należy im dać szansę, żeby później nie mieć kaca, że ich nie sprawdziliśmy na żywo. Bardzo na nich liczę, bardzo liczę na niespodziankę, a jak nie, to przynajmniej będziemy uśmiechnięci i uczciwi, że sprawdziliśmy. Zespół Senders to jest kolejny finalista Jarocińskich Rytmów Młodych. Wrzesień 26, Jarocin i Internet. I tam się widzimy i mam nadzieję, że tam będziemy przeżywać zachwyty i no, być może rozczarowania, które bywają nieuniknione. Obok kierowcy może siedzieć tylko jeden, jeden może tylko wygrać. Ja zapraszam do finału zespół Senders.